znaczeniu ofiarą nazywa się obrzęd religijny. Zewnętrzny, uroczysty na chwałę Panu Bogu dokonany przez właściwego sprawcę, czyli ministra, którego zwykle nazywa się kapłanem. Potrzebne są do tej ofiary cztery składniki. 1. Rzecz pod zmysłem podpadająca, którą się ofiaruje, a przez to ofiarujący wskazuje, że pragnie siebie wraz z ofiarą Panu Bogu poświęcić. Po której, dlatego, że ofiara właściwa jest czynem czci publicznej i zewnętrznym ze znaczeniem wewnętrznego przekonania religijnego. 2. Pewna zmiana rzeczy ofiarowanej już to pod względem fizycznym, jak zniszczenie lub skażenia tej rzeczy już to pod względem moralnym i duchowym, aby w ten sposób lepiej zaznaczyć naszą całkowitą zależność od Pana Boga, który jedynie jest Panem życia i śmierci i któremu jedynie cześć i uwielbienie się należy. 3. Właściwy sprawca, czyli minister, aby mógł występować w imieniu społeczeństwa i być widzianym pośrednikiem pomiędzy Stwórcą Panem a społeczeństwem. 4. Uznanie najwyższego władztwa Bożego. To jest cel istotny, do którego w obecnych naszych warunkach dołącza się i drugi cel, a mianowicie naprawa, czyli przebłaganie za zniewagi przez grzechy Panu Bogu i wątpienia. Przyjmowane ofiary znajdujemy w dziejach rodzaju ludzkiego od najdawniejszych czasów, prawie od kolebki jego istnienia, jak ofiary Abla i Kaina, ofiara Noego, Abrahama, ofiary zarówno w Starym Zakonie u Żydów, w kraju Mojżeszowym. Przy składaniu tych ofiar człowiek niejako przemawia do Pana Boga. Ja to Tobie, Panie, przynoszę i ofiaruję dlatego, iż Tym znam najwyższym Panem i Bogiem moim, od którego wszystko mam, na którego gruncie i roli siedzę, który mi daje żywot i siłę i wszystko, co mam. Bierz ode mnie ten czynsz i podatek, znak poddaństwa mego i posłuszeństwa, którym Ci Panu i Stwórcy mają powinien. Wsadziłem go do płodu i złapałem chłopią. Rozmawiałem z nim, stukałem palcem, a on się ruszał. Potem przestał. Do czego zmierzasz? Do niczego, to wspomnienie. Na razie. Ale
mówić albo tak, albo tak. Wczoraj uzgodniliśmy, że zastukać. Mogę zastukać. Miało 40 godzin. Nic. Nawet się nie poruszyło, jeszcze raz. Musisz zostać tutaj, żeby słuchać, co się czasami nie poruszy. Nic przecież nie słychać. Ale wszystko się może zmienić.